Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę wam 3 propozycje na obiady, które możecie spokojnie wdrożyć do swojego jadłospisu. Pierwszą rzeczą będą przepyszne, pulchne naleśniki z masą twarogową i truskawkami. Kolejną rzeczą będą kotlety z soczewicy. Są po prostu mistrzowskie. Ostatnio jak Arek do mnie przyszedł, zapytał, czy ja smażę mielone, bo pachnie na całej klatce mielonymi. Także smak jest naprawdę zbliżony do takiego klasycznego mięsa, a są genialne. Można je zrobić na kilka dni, odłożyć i na drugi, trzeci dzień smakują jeszcze lepiej. Także muszę się z wami podzielić tym przepisem. I ostatnią, trzecią rzeczą będzie wegetariańskie spaghetti, które zagościło do mojego jadłospisu co najmniej 2 razy w tygodniu. Uwielbiam ten przepis i koniecznie muszę się z wami tym podzielić, bo jest przepyszne, a wymaga naprawdę minimalnego nakładu pracy. Także przechodzimy do naszych posiłków. Zaczynamy od naleśników. No i tak, będą to naleśniki z masą twarogową. Do takich naleśników będziemy potrzebować jako głównego produktu na pewno mąki owsianej. Znaczy tak naprawdę nie owsianej, ja mam owsianą, więc powiedziałam owsianej. Może to być mąka ryżowa, mąka pszenna. Jakąkolwiek mąkę macie w domu, to zużyjcie. Ja akurat nie mam innej oprócz tej owsianej, to są 100% zmielone płatki owsiane na mąkę. Oczywiście jednego jajka, wody, ja nie mam gazowanej, jak macie gazowaną to dodajcie, ja dodam tą zwykłą przefiltrowaną, twarogu, może to być twaróg chudy, półtusty, tusty, jaki lubicie, ja akurat użyję chudego, serka waniliowego, może to być skyr, może to być danion, może to być jakikolwiek serek, który macie w lodówce, nie ma reguły, ja akurat mam taki, muszę wykorzystać. Proszku do pieczenia odrobinę albo sody i jako substancji słodzącej coś, co nam troszeczkę nada tej masie słodkości. Ja użyję syropu klonowego, możecie użyć słodzika, erytrytolu, ksylitolu, miodu, co macie. I do udekorowania naszych naleśników, truskawki, jeszcze mam taką posypkę, muszę ją znaleźć, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Dodajemy jedno jajko, 50 g mąki. U mnie będzie to tak 1,5 miarki, szczyptę proszku do pieczenia, odrobinę soli dla przebicia smaku i moi drodzy dosłownie łyżkę serka homogenizowanego, skyra albo tak jak wspomniałam, jaki tam serek macie, taki użyjcie. Będziemy tutaj potrzebować tylko łyżki na razie. No, gdzieś tyle. Alright. Odrobinę syropu, albo dodajecie łyżkę cukru, erytrytolu, ksylitolu, czy pokruszony słodzik i troszeczkę wody. Na razie dodajcie mniej wody, żeby nie dać za dużo, żeby wam nie wyszło za bardzo leiste, a potem w trakcie będziecie jakby dodawać tej wody, jak masa będzie zbyt gęsta. To blendujemy. Myślę, że teraz masa jest idealna, leista, nie za gęsta, nie za płynna. Dobra, w tym czasie jak naleśniki nam się smażą i moi drodzy, ja dodałam do masy jeszcze 30 g mąki, czyli łącznie 80 g potrzebujecie na takie naleśniki. One wychodzą dosyć grube. Biorę teraz miseczkę, wagę, trochę sobie dam niżej kamerę i mamy twaróg chudy, damy go około 100 g. Niestety ja mam taki, wolę ten w kostce, ale nie kupiłam. Tutaj kolejny z naleśników już gotowy. Teraz wygarniamy resztę naszego serka. Tutaj w opakowaniu mam 150 g. Już wcześniej trochę zużyłam. Ten serek jest bardzo słodki, więc chyba tu już nic nie będę dodawała do środka. Żadnego słodzidła. I teraz wszystko
razem łączymy. Najlepiej w tym pomoże Wam widelec. To trzeba wszystko po prostu ładnie rozbewłać. Dobra, moi drodzy, wyszły mi 3 spore naleśniki. Ten ostatni, czwarty, wyszedł taki mały, więc no nawet stwierdziłam, że nie warto go tutaj pokazywać. One są spore, są elastyczne, nie rozwalą się, jak z nimi coś porobicie, także są takie fajne. Na takim cieście mi zależało. No i teraz sprawa jest prosta. Nakładamy naszą masę, zawijamy i voilà. Dekorujemy truskawami, czym tam chcecie. I tutaj mam taką posypkę do lodów kokosowych, którą kupiłam na Bali. I moi drodzy Państwo, tak się prezentują nasze naleśniki. Są przepyszne. Są naprawdę spore, myślę, że syte. Twaróg fajnie tutaj zrobił robotę. Truskawki, płatki owsiane, mąka z płatków owsianych, mniam. Do przygotowania naszych kotletów z soczewicy będziemy potrzebować, tak jak sama nazwa mówi, soczewicy zielonej, jednego korzenia pietruszki, jednej cebuli, jednego jajka i mąki. Ja wybrałam mąkę z zielonego groszku, ponieważ na 100 g ma aż 23 g białka, także fajnie nam podbije białko w tym posiłku, ale oczywiście możecie wybrać jakąkolwiek tylko mąkę macie, pszenną, gryczaną, jaką lubicie, jaką chcecie. Każda się tak naprawdę nada. I z przypraw ja postawiłam klasycznie na sól i na zioła toskańskie. Tutaj oczywiście też pełen wybór według Waszych preferencji. Bierzemy się do roboty. 164 g soczewicy przysypałam do garnka i zalewamy naszą soczewicę sporo ponad poziom wodą. Będziemy ją teraz gotować. Ona wszystko wchłonie. Jeszcze na pewno będę musiała tutaj dolać sporo wody. I nastawiamy. Tutaj woda już nam zaczęła się gotować. Ja zmniejszam teraz ogień i co jakiś czas wszystko mieszam. Nasza soczewica już się ugotowała, jest delikatnie rozgotowana, to nic nie szkodzi, będzie bardziej taka zbita. Teraz przekładamy ją do miski. I zdecydowanie te 160 g starczy na obiad dla 2 osób. Przekładamy naszą soczewicę do sporej miski i odstawiamy najlepiej blisko okna, żeby ona całkowicie przestygła. Kiedy soczewica nam stygnie, ja tutaj posiekałam sobie cebulę. Moja cebula jest to dosyć spora cebula, ma 160 g. Teraz ją będziemy podsmażać. I podsmażamy naszą cebulę dosłownie na łyżeczce oliwy z oliwek. Dobra, nasza cebulka jest już fajnie podsmażona. Teraz ją odkładam. Soczewica już nam przestygła. Dodajemy do niej jedno jajko i 50 g mąki z grochu. Jeśli byście pytali, gdzie dostałam mąkę z grochu, ona jest taka lekko zielona. Ja ją dostałam w Carrefourze na górze w Galerii Krakowskiej. Tylko tam ją widziałam. Chyba w jakichś sklepach bio, eko, czy może nawet Kauflandzie będzie. Nie wiem, nie szukałam, tam mi się rzuciła w oczy, więc wzięłam. Ma taki specyficzny smak, bardziej słonawy, także idealnie będzie pasować do słonych dań. To jest 50 g, czyli jakieś 5 łyżek. Nie ugotowałam tylko korzenia pietruszki razem z soczewicą, zapomniałam o nim, tak naprawdę nigdy go nie dodawałam. Dzisiaj chciałam urozmaicić te kotleciki o ten korzeń, więc tak naprawdę teraz wyjdą solo klasyczne kotleciki, takie jak zawsze robię. Jeśli chcecie, oczywiście możecie dodać korzeń pietruszki, marchew, seler, jakie tam warzywa macie pod ręką, jednak polecam tak na pierwszy raz spróbować tą wersję solo, bez żadnych warzyw. Okej. 150-120 g dla 2 osób to będzie spoko. Zaraz Wam pokażę, jaką finalnie cała masa powinna mieć konsystencję. W
tym czasie już możecie rozgrzewać patelnię. Tak wygląda konsystencja masy, że spokojnie możecie z tego lepić kotlecika i smażyć. Wyglądają te kotleciki, nie mogą być zbyt grube, bo się nie dosmaży soczewica w środku. Teraz to przykrywam i 2 minuty z jednej i z drugiej strony. I obracamy. Powiem Wam, że nawet nie dawałam tutaj żadnej oliwy ani nic. Zostało po prostu z cebulki i takie kotleciki. Ja sobie przekładam i smażę kolejne. I ostatnie. Wyszły tylko 3, takie troszeczkę większe. Także łącznie 11, nie 12. Dobra, nie chcę sobie tego rozwalić. O, patrzcie, w ogóle się nie rozlatują. No i moi drodzy, tak się prezentują nasze kotleciki z soczewicy. Pachnie w całym domu mielonymi. Naprawdę ciężko odróżnić ten smak od mięsa. I powiem Wam, że te kotleciki to jest super sprawa, jeśli chcecie zrobić sobie wege burgera. Możecie do tego kupić bułkę, warzywa i macie na przykład jednego dnia jako kotleta, a drugiego dnia do jakiejś bułki jako burger. Także super sprawa. Ja nie będę tutaj układać teraz warzyw, kapustki i pokazywać Wam, że jest to taki posiłek. Dałam Wam przepis na te kotleciki. One są super sprawą, jeśli chodzi o obiad, o coś na zaś, bo jeszcze lepiej smakują, już się powtarzam, jak poleżą. Ja je zjem jutro. Więc tutaj nie będę niczego szykować, żeby jedzenie się nie zmarnowało. Tak to wygląda. Tutaj naleśniki, tutaj kotleciki. Jeszcze bierzemy się za spaghetti. Spaghetti jest to zdecydowanie najszybszy i najczęstszy przepis, który wykonuję. Jest naprawdę dziecinnie banalne. Pokroiłam sobie tutaj korzeń pietruszki i marchew na bardzo cienkie takie kostki, plasterki. Tak naprawdę im mniejsze, tym lepsze. Dodaję sobie do tego 80-90 gramów równe makaronu i zalewam to po prostu wrzątkiem, już sobie wody zagotowałam, żeby się szybciutko zrobiło. Taki makaron z tymi warzywami zalany wrzątkiem robi się dosłownie w 15 minut. Dodaję odrobinę soli i na ogień czekamy. Makaron już mamy ugotowany z warzywami i teraz po prostu odsączamy wszystko. Całą kostkę mozzarelli skroiłam sobie na takie plasterki cienkie. Tutaj mamy już ugotowany i odsączony makaron. Teraz będziemy wlewać dosłownie symboliczną ilość oliwy z oliwek. U mnie są to 3 gramy. Dajemy nasz makaron na patelnię, naszą mozzarellę. Ja zmniejszam ogień. I moi drodzy, będziemy dolewać do tego passaty pomidorowej. Passaty dokładnie 80-100 gramów, resztę już wykorzystam, 130 gramów. I zaraz będziemy to doprawiać, mieszamy. Chcecie wykorzystać całą passatę, dolewacie wody, wstrząsacie i wszystko będziemy tu wylewać. Łącznie jakieś 150 gramów użyłam. Zaraz dam tutaj sól, pieprz, bazylię, zioła toskańskie. Mozzarella zaczyna się już fajnie rozpuszczać. Wszystko się tutaj podsmaża. I tak naprawdę 3-4 minuty od całkowitego rozpuszczenia się mozzarelli. I mamy nasze spaghetti gotowe. I moi drodzy, tak się prezentuje nasze spaghetti. Brakuje zdecydowanie czegoś tutaj zielonego. No ono jest po prostu mistrzowskie. Zawsze tak mówię, ale naprawdę te dania są przepyszne. Tak się prezentują moje 3 propozycje na obiad. Kotleciki z soczewicy,
spaghetti wegetariańskie i naleśniki z masą twarogową. Koniecznie dajcie mi znać, który z tych posiłków dzisiaj wybralibyście na obiad. Ja zdecydowanie wybieram spaghetti. Zaraz się biorę za jedzenie jego. Kotleciki zjem jutro, a naleśniki pójdą dla brata albo dla Arka. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie mi łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie to zróbcie. Ja już jestem strasznie głodna, także zabieram się za jedzenie. A my widzimy się na kanale już w niedzielę. Buziaki, do zobaczenia, hej!